Władze nasze podróżowały do nas ze Skandynawii, natomiast ten kamień, on się urodził tutaj, na naszym terenie. Wiecie, jak on się nazywa? Limonit. I to jest tak zwana ruda darniowa. Jak wasi rodzice tutaj gdzieś na polach prowadzą pracę, to bardzo często coś takiego się da wyorać. Zobacz. Za szabę trzymać? O, ciężko, co? A tu wiecie, z czego ten kamień powstał? Z roślinek i z piasków. I jak sobie wyklikacie w domu, w internecie hasło limonit, to się tutaj dużo szczegółowych informacji uzyskacie. Z tego kamienia, wiecie, co można było wytopić? Żelazo. Mhm. Takie skarby są tutaj, w tej naszej łomackiej ziemi. 2 lutego na całym świecie organizowane są Światowe Dni Mokradeł. Znajdujemy się w miejscowości Łomazy, które znajduje się na Polesiu, w Polesko-Podlaskiej jego części. I na dodatek ten mezoregion, na którym się znajdujemy, nazywa się Zaklęsłość Łomaska. Przepiękny region. I tutaj troszkę wcześniej, bo 1 lutego, zorganizowaliśmy spotkanie pracowników Poleskiego Parku Narodowego z Urszulina z uczniami szkoły podstawowej w Łomazach, żeby z jednej strony uczcić te Światowe Dni Mokradeł, a z drugiej zapoznać dzieci i pokazać im, że tutaj ten nasz równinny, nawet lekko wklęsły teren jest czymś wyjątkowym w skali kraju. Jest czymś bardzo pięknym, co tak jakby od stuleci opiewali i pisarze, i poeci, i również przepięknie malowali najwybitniejsi artyści z Leonem Wyczółkowskim czy z Szyszkinem włącznie. I na tym dzisiejszym spotkaniu chcemy młodzieży opowiedzieć głównie o Poleskim Parku Narodowym, bo tam zachował się ten dziwiczy jeszcze krajobraz. Krajobraz gminy Łomazy jest już krajobrazem przetworzonym ręką ludzką, krajobrazem o charakterze rolniczym, ale dobrze jest pamiętać, jak to wyglądało tutaj przed stuleciami. Że były mokradła, były jeziora, były przepiękne łąki. Życie ludzi tutaj nie było łatwe z uwagi na właśnie te warunki terenowe, ale region po prostu i jego dzisiejszy krajobraz warto tak jakby uszanować. Tym bardziej, że tegoroczne te Światowe Dni Mokradeł odbywają się pod hasłem ich odtwarzania, że coś, co kiedyś było kłopotem, obecnie już jest w skali świata traktowane jako rzecz, którą należy odtwarzać, gdyż tutaj te bagna mokradła były potężnym rezerwuarem wody, a wiemy, że naszym takim już ogólnoświatowym problemem jest problem suszy. Więc tutaj być może z czasem, w ciągu najbliższych lat coś się będzie działo i być może jakieś środki europejskie pojawią się, żeby część tutaj rowów melioracyjnych została w jakiś sposób tak przetworzona, żeby tutaj jednak ten rezerwuar wody można było odtworzyć. A dlaczego jeszcze o Parku Poleskim? Jakie nawiązanie, że dzisiaj też mówimy o Parku Poleskim? Chcemy promować ten Poleski Park Narodowy, bo to jest najbliższy nam park i on, tam możemy zobaczyć, jak wyglądała ta przyroda i życie ludzi tutaj przed setkami lat, że dobrze jest wiedzieć, jak wyglądają góry, jak wyglądają morze, ale mieszkańcy naszego regionu powinni zapoznać się jak z walorami tutaj tych bagien i mokradeł opiewanych, tak jak wspominałem wcześniej, przez najwybitniejszych artystów. Jak bardzo istotne jest to, że Narodowy Poleski Park, no, czy mógłby funkcjonować bez wody, bez mokradeł, bez terenów podtopionych, bagiennych? Czy to jest istotne akurat w Parku Poleskim? To jest w zasadzie kluczowe, ponieważ to był park, który został utworzony właśnie jako park o charakterze wodno-błotnym.
zbiorowiska roślinne, najcenniejsze gatunki, którymi możemy się pochwalić, to są właśnie gatunki wodno-błotne, tak jak żółw błotny, tak jak wodniczka. To są wśród roślin rośliny owadożerne, właśnie jak rosiczki, pływacze, tłustosze czy aldrowanda pęcherzykowata. To są wreszcie storczyki. Dzień mokradeł, światowy dzień mokradeł, czy mokradła i w ogóle tereny podtopione, bagienne, to jest temat, który na co dzień jest niedoceniany zarówno wśród młodzieży, ale również nas, dorosłych, samorządowców, przedsiębiorców, osoby, które mają wpływ na codzienność. W codziennym pędzie życia po prostu ludzie zapominają o różnego typu, powiedzmy, siedliskach, o tym, co się dzieje w przyrodzie, ale to wiadomo, to jest normalne. Dlatego musimy wychodzić naprzeciw takim ludziom właśnie z działaniami edukacyjnymi, tak jak dzisiaj w szkole, żeby dzieci, które dzisiaj słuchają, które zobaczą tę prezentację, będą mogły powiedzieć rodzicom: słuchajcie, jest Poleski Park Narodowy, to jest piękne miejsce, można się wybrać. Zachęcić właśnie do zgłębiania takich tematów, bo okazuje się, że temat mokradeł jest bardzo ważny, nawet w kontekście ocieplenia klimatu, ponieważ to właśnie torfowiska, czyli to, co nazywamy mokradłami, bagnami, torfowiska gromadzą olbrzymie ilości dwutlenku węgla i magazynują go w postaci torfu, który jest tak naprawdę rezerwuarem węgla. I dopiero żywe, funkcjonujące torfowisko ten węgiel potrafi skutecznie zmagazynować i zatrzymać. Fajne zdanie, ciekawe zdanie pan powiedział. Torfowisko pachnie. Torfowisko pachnie, tak. Czujemy najróżniejsze rzeczy na takim torfowisku. To są różne zioła, to są pędy sosen, które również na torfowiskach, przynajmniej niektórych, na mszarach występują. Ogólnie to jest zapach trudny do opisania. Być może ja używam złych słów. Jest bardzo niepowtarzalny, ale jest to zapach świeży, czyli wbrew takiej obiegowej opinii, wbrew temu, co my sobie możemy pomyśleć na ten temat, że to może być zapach właśnie takiej stęchlizny czy zgnilizny. To jest naprawdę świeży, orzeźwiający zapach. Z Białej Podlaskiej do Urszulina, do Parku Poleskiego jest niedaleko. Jest to jeden z najbliżej położonych nas parków narodowych, nie licząc Białowieskiego. Trochę dalej chyba. Dlaczego warto odwiedzić Park Poleski? Na pewno są wytyczone ścieżki edukacyjne, na pewno są miejsca, które warto zobaczyć, są tablice edukacyjne, są miejsca postojowe. Warto paść do Was. Zgadza się. Nawet po to, by zobaczyć ośrodek ochrony żółwia błotnego. To jest rzecz unikalna w skali kraju. Może my jako pracownicy przywykliśmy już do tych żółwi, ale jednak miejmy świadomość, że jest to temat naprawdę, naprawdę unikalny i niewiele osób może pochwalić się odwiedzinami w takim miejscu. A my to miejsce mamy ogólnodostępne, bez biletu, bez opłat i któryś z pracowników zawsze chętnie zaprowadzi grupę, wytłumaczy, odpowie na każde pytanie. Dużo ludzi odwiedza park? Czy jest to właśnie takie nieodkryte jeszcze miejsce? Tendencja jest taka, że ludzie poszukują też miejsc ciekawych na terenie kraju i mogliśmy akurat właśnie w okresie takim po pandemii obserwować wzmożony ruch turystyczny na naszych ścieżkach. Nawet w okresie pandemii ten ruch turystów indywidualnych również był nasilony.